Cześć, tu Mateusz z Afory Polska. Dzisiejszy odcinek to dalsza, druga część rozważań na temat wydajności pompy ciepła, a więc SCOP, sezonowa wydajność. Serdecznie zapraszamy. Seasonal Coefficient of Performance, SCOP w skrócie. Dlaczego jest tak ważny, dlaczego jest ważniejszy niż COP, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku z tej serii. Sezonowy współczynnik wydajności określa nam wydajność naszej pompy, stosunek wyprodukowanej energii cieplnej do pobranej energii elektrycznej przez urządzenie, ale nie w aktualnych warunkach w czasie rzeczywistym, tylko na przestrzeni całego sezonu. Jeśli myślimy o zakupie pompy ciepła, SCOP będzie najważniejszym parametrem, bo w sposób jasny powie nam, no, znając cenę kilowatogodziny, będziemy mniej i zapotrzebowanie naszego budynku na energię cieplną, będziemy mniej więcej w stanie określić sobie koszt pracy naszego urządzenia przyszłego. SCOP podaje się dla warunków nie tak jak COP A7W35, gdzie A7 to jest temperatura powietrza zewnętrznego. Nas w przypadku SCOP nie interesuje temperatura powietrza zewnętrznego, bo jest ona inna w każdym miesiącu w sezonu grzewczego. W październiku, w grudniu i w kwietniu jest inna. Interesuje nas tylko woda grzewcza w instalacji. W przypadku pomp ciepła Sola podajemy SCOP dla temperatury wody grzewczej w instalacji wynoszącej 35 stopni Celsjusza, a wynosi on ten współczynnik między 3,94 a 4,15. To jest zależne od mocy urządzenia, które Państwo wybierzecie. To chyba wszystko. Dzięki serdeczne. Do następnego.